Nasze miasta są inteligentne, chcą być jeszcze bardziej inteligentne, a miasta inteligentne to miasta inteligentnych mieszkańców i inteligentnych, uwaga, władzy. A częścią tej inteligencji jest wzajemny szacunek między władzą a społeczeństwem. A mówiąc jeszcze bardziej konkretnie, tego elementem istotnym jest dostęp pełen do informacji. Ten konkurs, czy ta inicjatywa jest poświęcona trochę innej formule, w której miasta się dzisiaj pozycjonują? Nowoczesne miasta, które w tej chwili budują coraz więcej różnych rozwiązań informatycznych, informacyjnych, mają w związku z tym coraz więcej danych. Te dane się mnożą. My te dane wykorzystujemy w naszych zasobach do naszych działań, bo tworzymy je w jakimś celu. Ale zawsze rodzi się pytanie, czy tylko te dane mogą być wykorzystywane w tym celu, dla których my je potrzebujemy, czy może się też pojawić jakieś inne zadanie, dla którego warto te dane wykorzystać. My może tego zadania dzisiaj nie widzimy, ale nasi mieszkańcy mogą je zobaczyć. Oni są bardziej kreatywni nawet niż my. Tak naprawdę nasza rola jako miast w rozwoju całej idei inteligentnych miast jest dwojaka. Po pierwsze, sami tworzymy rozwiązania takie, które dzięki technologiom poprawiają jakość życia mieszkańców. Tradycja tworzenia społecznych rozwiązań na bazie danych jest równie długa jak tych biznesowych. To wszystko są rozwiązania, które uważają, że równie ważne jak pomnażanie kapitału biznesowego na bazie otwartych danych jest pomnażanie kapitału społecznego. Ubiegłoroczny konkurs skończył się dwoma rozwiązaniami, które zostały wdrożone. Jedno z nich, co ciekawe, dotyczyło wyszukiwania stacji roweru miejskiego. Dzisiaj liczymy na to, że uda nam się znaleźć kolejny ciekawy sposób, w jaki można poprawić jakość życia mieszkańców, wykorzystując technologie, które z kolei bazują na naszych otwartych danych.